20 września 2020 roku, rozdział 438, to miejsce wykonywane zimą tego roku, w styczniu, lutym, trzebieży, którą to leśniczy wykonywał, jak powiedziałem, z początkiem tego roku. No i tutaj widzimy, że zakończył trzebież. Tu widzimy, że zakończył ją, postawiając takiego tutaj akurat wierzchołka. Tutaj złamaną w tej robocie sosnę, zawieszoną na jeszcze innej sośnie. Proszę bardzo, to jest temat też ciekawy, to BHP się kłania. Zawieszoną na jednej sośnie, tamtej, o tak daleko, o tam, o widać, o tak, o. A tutaj jeszcze jedną sosnę, która się wzięła, była i w czasie tej roboty złamała. Widać, że to było w czasie tej roboty, ponieważ widać wyraźnie, że tutaj jest miejsce złamania tego drzewa. Ja tutaj nie potrafię sobie dać rady, żeby to... O, teraz damy radę. Tutaj, jak widzimy, jest miejsce złamania tego drzewa. To jest dość świeże, jak widzimy. I to się wydarzyło wtedy, w czasie tej trzebieży. Może wcześniej, może później, no ale w każdym razie to na pewno jest stare. To nie jest nowe. Tu oczywiście następna sosna, która padła przy okazji owego pozyskania. Widzimy, ma nawet farbę na sobie. Leśniczy ją wyznaczył do wycinki. I to tak wygląda. To trzebież zakończona przez leśniczego. Choć to będzie zakończona, ponieważ leśniczy, jak mówię, w ciągu roku tych pozycji ma kilka lub kilkanaście i z każdej po troszku ubiera. Najpierw oczywiście wycinając to, co jest najistotniejsze. I tutaj dowód na to, że wycina to, co najistotniejsze, to ten dąb. Ten dąb powinien być wycięty dawno temu. Nie został, więc powinien być wycięty teraz, przy okazji tej trzebieży. Niestety został ten dąb, bo on jest niewiele wart. To typowy dąb, który nadaje się jedynie na opał. I widzimy, że leśniczy nawet nie naznaczył tego dęba do wycinki. Po prostu zignorował tę jego obecność, bo na co mu taki też dąb. Moje filmy nie są montowane. Moje filmy to nagranie konkretnych wydarzeń. To kilkanaście minut, gdzie idę przez las i od razu mówię o tym, co widzę. Później włączam kamerę i rozpocznę następny film. Nie mam czasu na montaże, nie mam do tego sprzętu. Po prostu są to kilkuminutowe dokumenty tego, co się w tym lesie dzieje. No oczywiście widzimy, że tartaczną, piękną brzozę tu sobie leśniczy pozyskał. Tutaj nie ma nic, a jedyne, co było, to właśnie taka tutaj sosenka rachityczna, ale i tak koło tej sosenki rośnie następna brzoza. Tam widzimy, że pan leśniczy nie pozyskał sosny, bo sobie pewnie o niej zapomnieli panowie pilarze. Widzimy wyraźnie, że ma kropkę, proszę bardzo, że tu z kropkami w tym leśnicy nie brakuje, ale następna sprawa, tutaj pojechało sporo brzozy. Widzimy, że zainteresowanie leśniczego brzozą było dość znaczne, no bo to biorą poważne firmy. Następny pniak po brzozie, no gawędzie, to już mniejszy problem, wierzchołki, to se zostawię w lesie, bo i po co one komu. Przejdziemy dalej. Trzebież to najważniejsza z prac. Jedna z najważniejszych prac w leśnictwie to przy trzebieży. W czasie trwania trzebieży, mądrej trzebieży, budujemy przyzwoite drzewostany, wycinając to, co jest złe, działając na korzyść tego, co powinno tutaj zostać, co powinno w przyszłości przynieść nam największe pieniądze. No niestety leśniczy leśnictwa Rówki działa o drugą stronę. On przy trzebieży wycina drzewa dorodne, te najważniejsze, najładniejsze, a inne wszystkie zostawiając sobie na kiedy indziej lub zostawiając tym, którzy przyjdą kiedyś po nim, a pewnie przyjdą. No idziemy dalej i widzimy, co tu się działo. Połamane przy pozyskaniu sosny, to nie robota burzy. Jak widzimy, dowód na to, że tutaj na wszystkim tym leży wierzchołek.
sosnowy na tych powalonych, tu następny pod spodem, nie wiem czy będzie widoczny, dalej trochę brzoza, która była wyznaczona do wycięcia, a nie wycięta i stojąca akurat pomiędzy sosnami i tym sosnom dająca popalić, ale taka brzoza to niewiele warta, więc leśniczy się tym nie zaciekawił. Jak mówię, to trzewież, która była tutaj kilka miesięcy temu, leśniczy powinien ją zakończyć. Oczywiście pewnie nie zakończył, no ale to, jak mówiłem, tutaj następna sosna tam wyznaczona, niewycięta. Tu w tym leśnictwie proces pozyskania trwa niejednokrotnie, jak mówiłem, kilka miesięcy, czasem ponad rok. Nawet rentne takie się trafiały, widzicie, leśniczy ich przez cały rok tutaj wycinał. Przejdziemy trochę dalej, zobaczymy, co też tam pan leśniczy na badziewiu przez ten czas. No oczywiście następna sosna, która pozostała tu leśniczemu wyznaczona, nie wycięta, bo i po co, bo to taka cienka, marna. Jesteśmy przy ścieżce, ścieżka to taka, kiedyś tędy ludzie chodzili do pracy, do dworca PKP, w czasach, kiedy nie było aż tak dużo samochodów jak teraz. Dzieci do szkoły chodziły z łódek. No, tutaj widzimy brzozę. Ta brzoza już zdążyła porosnąć tutaj grzybkiem. To brzoza z pozyskania tegorocznego. No i tutaj widzimy brzozę, która została się leśniczemu następna. Następna brzoza, na której jest farba wyznaczona do wycinki, ale nie wycięta. No i trudno mi ją znaleźć. O, mam. O, proszę bardzo. To ta brzoza. Zaraz trochę z boku tej brzozy jest sosna, którą też leśniczy wyznaczył, a nie wyciął. Proszę bardzo. To jest trzewież, którą leśniczy wykonywał tutaj w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku. Mamy koniec września i idźmy dalej. Podziwiajmy, co to tu leśniczy. Jak mówiłem, moje filmy są dokumentem, bo pokazują to, co widzę w danym czasie, w danej chwili w lesie. Nie są montowane, co zresztą można stwierdzić, bo nie jest problem, żeby dojść prawdy, jak to z tymi filmami było. Więc jak mówię, są zapisem wydarzeń, konkretnych wydarzeń i te wydarzenia, które tutaj filmuję, które przedstawiam, znajdą pewnie kiedyś swój epilog. Następna sosna, którą tu leśniczy zostawił, ale wyciął, wyznaczył do wycinki oczywiście, ale nie wyciął, ale wyciął tu pięknego dęba. Ten dąb piękny tutaj został wycięty, no bo leśniczemu jest potrzebny pieniądz, surowiec, a nie jakieś siajmate sosny. Tutaj, jak mówię, to znajdzie w końcu swój epilog pewnie w prokuraturze, gdzie być może ktoś postawi leśniczemu konkretne zarzuty i to nie tak, że nieumyślnego działania w ten czy sposób, ale działania z komunikacją, działania na szkodę lasów państwowych, działania na szkodę państwa, które to ten leśniczy reprezentuje lub powinien reprezentować swoją osobą. No i następny wierzchołek, bardzo gruby, tu jak widzimy pozostawiony. Tartaszna sosna od niego zabrana. Reszta leży. Na co czeka? Trudno podróżyć. Tam dalej bliżej drogi jeszcze jest ciekawiej, ale tak przejdę troszeczkę z boku. Dużo jest tego, bardzo dużo. Chcieć to pokazać, to męcząca sprawa dla mnie filmującego, ale i dla tego, co to ogląda, też nie mniej męczące, bo to jednak żadna ciekawość chodzić po lesie i zaglądać w oczy drzewom, patrzeć, czy one zostały wycięte, wyznaczone, czy niewyznaczone, czy leśniczy wyciął pozostałości różnego typu i rodzaju, czy usunął wierzchołki. To są sprawy, jak mówię, mało ciekawe, no ale ja z racji mojego, nazwijmy to, z przekąsem dziennikarskiego obowiązku, robię to, bo po prostu usiłuję zwrócić już uwagę na to, że w tym lesie dzieje się bardzo źle. I tu następny przykład, że się dzieje w tym lesie bardzo źle. To dąb tartaszny, dosyć gruby, jak widzimy, piękny pień, bez żadnych wad, bez niczego. No i dziura, a z boku został, no też ładny,
ale nie aż tak bardzo. Tamten brzydszy leśniczy wyciął tego w środku. Podejrzewam, że dlatego, że był najładniejszy. I podejrzewam, a podejrzenia moje się tutaj w większości sprawdzają, więc są niemal pewnością. Idę tu trochę dalej, jeszcze zobaczę, co też tu leśniczy na czynu. Dalej są, przewierzę. Jak mówię, temat dla obowiązującego wcale nie ciekawy. Tutaj są takie dwa dęby, takie pokraki. Jednego z nich należało uciąć, ale leśniczy tego nie zrobił, bo po co? To dęby, które nadają się jedynie na stos. Więc pozostały tutaj sobie w tym lesie. Tutaj przewidziemy. Tutaj połamane są konary tego dęba. I połamały się od burzy, połamały się przy pozyskaniu. Wiszą one wszystkie, no ale trudno się dziwić, żeby leśniczy uzbrojony jakieś słupołazy chodzi po drzewach, czy tam drzewołazy. No ale patrzmy na to, co mamy na ziemi, co widzimy. Jak mówiłem, trzewież, którą leśniczy rozpoczął z nowym rokiem, którą powinien zakończyć, bo się powinno kończyć powierzchnię. A na pewno powinno się, jeśli wycięło się drzewo, to wyrobić go od początku do końca, a nie zabrać tylko to, co najpiękniejsze i najistotniejsze. I teraz proszę bardzo, konkretny przykład. Tu rósł dom, rośnie dom, przepraszam bardzo. Blizna na bliźnie. Ten dom nadaje się jedynie na stos. I ten dom jest przez niczego leśniczego wyznaczony, ale nie wycięty. Gruby dom. Ma na pniu około 80 cm. No i widzimy same listwy, dom szajs. Tutaj był dom, który był dębem tartacznym. Bardzo proszę. Widać zdrowy pień. O, twarde niebo nad nim. Nic tutaj nie ma. Ucięto go na długość, proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kroków do takich portek. Tutaj pozostawiono 40 cm wierzchołek. Przy okazji przewróciła się brzoza. Pocięto takie kawałki, nie kawałki. Wszystko to leży, wisi. O, leśniczemu też wisi ten las. Więc tak to wygląda. Tamten dom został, ten ładny został wycięty. Jak mówiłem, to co tu się dzieje, znajdzie w końcu swój epilog. Jak przypuszczam, w prokuraturze, bo nie będzie to inaczej wyglądało, jak tylko w ten sposób, bo skoro nikt nie potrafi się zainteresować tym, co tu się dzieje, skoro leśniczego władze nadrzędne mają ten temat za przeproszeniem daleko gdzieś, no to w końcu w tym państwie ktoś się taki trafi, co będzie wiedział, co z tym zrobić. Broza pocięta na kawałki, proszę bardzo, tu następna. Widzimy, że pozostanie trwało tu jeszcze i wiosną, bo niektóre brzozy mają na sobie liście. Proszę bardzo, broza tartaczna ucięta w tym miejscu. Widać, że stare to cięcie. Proszę, tartaczna broza. Oczywiście tutaj sosenka taka rachityczna wyznaczona do wycięcia. Proszę bardzo, proszę spojrzeć, tutaj nic nie ma. Dlaczego wyznaczono tą sosenkę? Trudno powiedzieć, po prostu po to, żeby sobie ciapnąć. No i idźmy dalej. Po tej właśnie brzozie, proszę bardzo. To ta brzoza, tartaczna brzoza, leży poodcinana tutaj na odziemku kawałki, żeby ją wyprowadzić do części, żeby była zdrowa, ładna. I dalej, 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 dalej. Aby dalej, aby wciąż. Kawałki takie sobie tutaj leżące. No i tutaj znowu mówiłem, że leśniczy sprzedał stąd całe mnóstwo tartacznej brzozy. Proszę bardzo, to pniaki wcześniejsze. Tartaczna brzoza. Takie właśnie wyżynki, odżynki. No i tutaj widzimy, że nie ma nic. Rosła brzoza. Od tej brzozy następne drzewo rośnie w odległości 10 metrów. Brzoza gruba, mająca na pniu około 60 cm. Tam dalej widzimy, że tartacznego użytku z owej brzozy zabrano kilka metrów do tych portek, czyli nie ucięto
tym miejscu od nogi jednej, nie wyredukowano, nie poszło się dalej z tą tartaczką, jak się powinno zrobić. Nie, tu się, proszę Państwa, wycięło bardzo piękny, równy kawałek dla odbiorcy, żeby się Pan odbiorca ucieszył. Oczywiście radość odbiorcy poparta jest zawsze jakimś tam finansem, więc tak, tutaj świerk, który się przewrócił i którego to trudno było w pewnym czasie zagospodarować, kiedy robiło to się przebierz. I jak mówię, to bardzo duża przestrzeń, to jest prawda, niemal cały oddział. To jedno wydzielenie, zdaje się, jak pamiętam, więc jest tego około 25 hektarów, to dużo, żeby to schodzić. Zanudzić by się można było od opowiadania o tym wszystkim, ale po prostu na razie jeszcze kawałek przejdziemy, zobaczymy, co tutaj ciekawego jeszcze leśniczy namotał. No oczywiście jak wszędzie jednakowo leżące wierzchołki, no i co dalej, no brzozy, tutaj Pan leśniczy wyznaczył brzozę, proszę bardzo, jak działa Pan leśniczy. Kolejny dowód, tu brzoza, którą miano wyciąć, ma farbę, ma, tu widać, o, farbę. Parę kroków dalej, 5 kroków dalej, następna brzoza, którą miało wyciąć, no i nie wycięto. Nie wiem, czemu ją wyznaczono, tu jest dziura, nie ma nic innego. Tu leży wierzchołek po brzozie, tam leży następny i następny i wycięto brzozę, tu dwie obok siebie. Proszę bardzo. Tamtych cienkich nie wycięto, te grubsze wycięto tutaj tą jedną. Proszę bardzo. I tą tutaj drugą. Proszę. Bo się tak podoba, bo masa. Bo pieniądze to piękna rzecz. Zarabiać trzeba na wszystkim, a na lesie najwygodniej. Przejdę trochę dalej, chwilę wyłączę kamerę.